Try not to kill him too quickly. Run to your master! And give him this message! I come for him! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony, Jack, witam cię z wami bardzo serdecznie. O, przepraszam, bana mi się odbił. W kolejnym materiale zagrajmy w Jezus, w poprzednim materiale... O. Dobra, będzie sekunda delayu, ewentualnie audio, ale to mogę poprawić. Witam was bardzo serdecznie. W kolejnym materiale zagrajmy w Śródziemie Cień Wojny. Jak się... Prawie teraz pomyliłem, prawie będzie Metal Gear, ale to nie jest Metal Gear. Jak się pomyliłem chyba w poprzednim odcinku, prawie powiedziałem chyba... Metal Gear... Znaczy, Jezus. Powiedziałem Śródziemie Cień Mordoru, a nie Cień Wojny. No ale unlucky, no. Jak już to było. Tak wyglądają moje umiejętności. Jak widzicie, skorowych brakuje mi tylko... dwóch, a mianowicie smoczego jeźdźca, aby dominować złamanego draka. Jezus Maria, nie wiem, jak to będzie odblokowane, ale jak ja będę tutaj latać i to wszystko podziwiać. Będzie świetne. I odwetu. I co jak co, myślę, że odwet chyba wezmę najpierw, a potem właśnie wezmę tę dominację draka. No a potem zostają tylko upgrade'y. Mógłbym tutaj już mieć tylko jeden skill, no w sumie już oba tylko wykupione, ale wykupiłem sobie ulepszenie. Wykupiłem sobie upgrade'y do strzał, żeby wyssanie przewracało mi strzały, bo bardzo mi tego brakowało. Ulepszenie do mojej glewi. Oraz, jak mówiłem, ulepszenie, żeby bronić, żeby móc kontrować ataki podczas wykonywania tego dobicia. Nic więcej tutaj widzę, nie mam wykupionego, tak więc dobrze. I uwaga, czym się różnią te ładowane ataki od siebie? Odejdę kawałek. Normalnie atak ładowany wygląda tak. Może jest dłuższy, ale możemy teraz tak samo jak w DMC Devil May Cry z dodatkiem do Virgila, w idealnym momencie właśnie puścić przycisk, czyli od razu jak pojawi się glewia, ale też widać taki drobny błysk na glewi. Puszczamy i jest fala uderzeniowa i zapewne też większe obrażenia. Na start dokończymy i fielding, którego mi brakowało. No i zostanie tylko marsz. O nie? A, czekaj, tu pewnie będzie ogień, a tutaj blas. Ja. Nie wiem czemu, bo to wygląda trochę dziwnie, no ale okej. Kolejny element setu świetlistego władcy. When the sun rises, the shadows must retreat, fleeing in fear from the fires of dawn. The night never knew that its end was fleet, as a bright lord bears beacons of flame. The sun rises, yes, but from the west it shines. Marching air eastward, air eternal, air bright. No trochę się Celebrimbor, mam wrażenie, nad sobą spuszcza, jeśli chodzi o te gadane. Muszę założyć, żeby się odznaczyło, ale wracamy na razie do tego. O, chociaż widzę, że ukrycie jest lepsze przy pelernie świetlistego władcy. Odzyskanie maksymalnego poziomu skupienia po zabiciu kapitana. A to też nie takie. Nie jest jakieś mega fajne. Dobra, to weź, jak zostanie przy pelernie świetlistego władcy. Tutaj. No, tutaj mam ten set Vendety, ale pytanie, czy ja chcę to wymienić. Na pewno nie za to. W sensie tutaj. Boli mnie fakt, że te ulepszenia są. Wymagają. No, poza tym jednym, bo tutaj muszę zabić cel Vendety na poziomie 20. I najlepiej nie zostać trafionym. Tutaj zwerbuj orka, zwerbuj twardziela, zwerbuj orka. Dobra.
Dobra, nie zostaję przy zostanę przy tej zbroi zemsty. Tutaj mam taki łuk. Tutaj jest ten do zniszczenia. Sztylet zemsty także posiadam, ale mam też ten, który właśnie podczas Vendetta Online mi wydropił. Miałem ten, żeby spróbować zrobić ten target, ale chyba dopóki nie będę miał ja powyżej co najmniej 20 poziomu, to nie opłaca się tego robić. Bo zauważyłem, że jak skakałem sobie do tych światów online'owych, no to wrogowie byli o dziwo, mimo iż ja miałem wtedy 15, no między 15 a aktualnym 19, w połowie 20, to oni byli na naprawdę niskich poziomach, w sensie byli od 5 do maksymalnie 15. Ale nie trafił mi się typ więcej niż 13 podczas tych wszystkich wendet, więc nie wiem. Dobra, tutaj mam to wyekwipowane, nie? Ja, dobra, egzekucję na kapitanie. To trzeba jeszcze... trzeba będzie jeszcze zrobić. Powoli zbieram klejnoty i to mnie akurat cieszy. No i dobra. Z mapę proszę. Okej, okay, akurat jest jedna Vendetta Online, ale tego teraz robić nie będę, bo to jest taka fajna zabawa, jeśli chodzi o takie prywatne granie. Ale na odcinki już tak sobie, no bo to jest to samo, co jakbym chciał po prostu latę czyścić sobie mapę z kapitanem. We should return to Minas Ethel. The battle will not be won on the front lines alone. Różnica jest tylko taka, że dałoby się tutaj nawet wyczyścić typowi absolutnie całą mapę, zanim zabije się cel, który faktycznie mamy zabić. Tylko po co? A i właśnie, mogę też zarówno Karagora złamać, ale mogę go też po prostu przyzwać. Hello. No. O, walka na wierzchowcu Karagory. Ciśnij X, aby atakować, zbywać moc. Trigger i X, aby pożreć. Pożeranie przewraca HP. Gdy wskaźnik mocy jest pełny, naciśnij, aby wykonać egzekucję lub aby zawić i prze... Uuu, fajnie. Ukrycie. Karagory potrafią się wspinać i skradać. Przytrzymaj trigger, aby zacząć się skradać i trigger z tym, aby zabić ukrycia. No, ja na razie spróbuję po prostu dostać się szybciej do celu, ale jeśli uda się kogoś zabić po drodze, no to... Czemu nie? Morda w kubę, mordo. Tutaj coś... Nie. Dobra, to schodzimy. Zabijamy tego ziomeczka. Okej, nie wiem, czy mam tutaj kogoś do... Kurde, ciągle brakuje mi skupienia, żeby dwóch typa zabić naraz z tego ciosu. A jest ktoś do wzięcia. A nie, Boże, nie do sprawdzenia, tylko mogę wysłać groźby śmierci. No to wyślijmy komuś. Może temu. Dobra. Dzikość odblokowano. Może się tym jeszcze zajmiemy w tym odcinku, kto wie. Niestety jedna przykra rzecz, o której się dowiedziałem, nie mogę zrobić więcej, nie mogę zrobić tak jak w poprzedniej części, kilku takich akcji. W tej części mogę tylko maksymalnie jedną taką groźbę wysłać naraz. Co troszkę boli. Właśnie, po co ja tam idę w ogóle? Nie interesuje misja, ja teraz będę specjalnie leciał, kurde, do tego. Bez przesady. Pełnimy strzały jeszcze. Misja w takim razie.
Ziemia niczyja. Armia orków przypuszcza swoje ataki z Kirith Ungol. Dołącz do Baranora i przenieście walkę do Mordoru. Jak on się tu dostał? Takie moje pytanie. W sensie niezauważony. Baranor! You can't have run out of orks in the city. There are a few left, but we're hunting one in particular. The last bodyguard of the war chief leading the siege. Wodzowie. Wodzowie są potężnymi orkami, których często chronią kapitanowie. Poznanie przybocznych wodza i rozprawienie się z nimi znacznie ułatwi pokonanie samego wodza. W Noarni można zobaczyć kaptynów chroniących danego wodza. Spoko. A, przytrzymaj, dobra. No. A, dobra. Nie ten klawisz na tym guziku. Nie ten klawisz na tym guziku. Clever. Nie ten klawisz na tym... Chciałbym powiedzieć, nie ten klawisz na tym padzie. Wodzowie działający w tym regionie przewodzą armii orków. Po wybraniu wodza zobaczysz jego przybocznych. No, aktualnie został mu tylko jeden żywy, no bo resztę spacyfikował ten zabójca, którego zabiliśmy w poprzednim materiale. Znajdź zabij przybocznych przed konfrontacją z nim samym, a pokonanie go będzie prostsze. Pomóż Baranorowi wytropić i zabić tego przybocznego. Okej. I think we're off to the same. O, wrażliwy na śmiertelnie na cios ukrycia. Jak miło. And the way to a war chief is through his bodyguards. You sound like you've had some experience in this. I've had enough. Nawet stary nie wiesz jak wielkie. Rozkaz zabicia. Jeśli pozostaniesz w ukryciu, możesz rozkazać sprzymierzeńcowi lub przywołanemu przybocznemu zabić pobliski cel. Wyceluj we wroga i naciśnij prawy na krzyżaku, aby sprzymierzeńc go zaatakował. What? Ej, słyszeliście co on powiedział? Coś o ukrytym ostrzu nadgarstku. Ej, czy to było nawiązanie do asasyna? Tak by mi pasowało. Tylko najpierw cel dodatkowy. Nie chcę opuszczać obszaru misji. Dobra, tutaj to raczej gościu nie zdoła się wspiąć, więc z tego ja zdejmę. Znajdź trop. No to mamy tutaj. Baranor, gdybyś ty wiedział, ile już orków wytrzebiłem w tym Mordorze. I to tylko w Nurn, co jest najlepsze. O, tutaj ktoś się dał zabić? Serio? Jakby, jestem naprawdę ciekaw, jak to wygląda teraz z oczu Baranora. Czy on naprawdę, czy on teraz widział upiora Celebrimbora? Czy może na jego oczach ten ork jakby sam po prostu tak nagle umarł? Kurde, nie miałem tego. Nie miałem skupienia. Nie, naprawdę teraz nie wzruszyło to, że ja właśnie wysadziłem orkowi głowę? Tak totalnie z niczego? Okej, okay, można i tak. Okej, mamy już tego przybocznego chyba. Sprawdźmy. Tak jest. Okej, wrażliwy na cios z ukrycia. Dobra, no to spróbuję go pokonać od razu z góry. Adios! No, ale kurde, tak tych lubię, naprawdę. Chciałem się zabić tego Karagora, no ale
nie będzie chyba to konieczne. I almost feel sorry for the war chief we're hunting. He'll be lonely without his bodyguards. He'll join them soon enough. Okej. Okay. Trochę Mirian dodatkowych. Pokonaj wodzów. Przywódcy orków, czyli wodzowie z Kirith Ungol, dowodzą siłami orków atakującymi Minas Ithil. Bez przywódców szeregi Władcy Ciemności zostaną zdezorganizowane. Wywab i pokonaj wodzów, podejmując misje konfrontacyjne. Ulepszone, odblokowane ulepszenie, wyzwanie popleczników. Minas Ithil wysłało swoich żołnierzy, aby pomogli ci pokonać wodzów. Naciśnij prawo, aby przyzwać Gondorczyka. Okej, no. The war chief Baranor seeks is just one of many, and they will continue their attacks on Minas Ithil. Then our path is clear. We have to kill them all, and we'll need help from the Gondorians to do it. Okej, okay, czyli teraz nasz cel to rozwalić sobie wodza jakiegoś. Wróć do Szeroby, aby dowiedzieć się więcej o zagrożeniu. Okej, okay, no to tam za chwilkę. Na razie udajemy się tutaj, aby rozprawić się z tym ziomkiem. Fast travel. Kurde, cały czas mam X, mam w głowie, muszę sobie cały czas to kontrolować, żeby przypadkiem nie wcisnąć tego. Nie tego X-a. Bo X na padzie od Xboxa to jest oczywiście kwadrat na padzie od PS-a. I to jest ten mój problem, że zdarza mi się to nagminnie pomylić. Okej. Okay. Muszę tam dzikusów rozwalić, dobrze widziałem? Orza jest close now. Boże, nienawidzę tych gości. Okej, okay, po prostu zabij dzikusów. Spoko. Przy dobrych wiatrach może uda się większość zdjąć po cichu. A najlepiej strzałem z łuku. Jolo. Okej, za trójbeczkę. Bo, czemu nie? Chociaż zauważyłem, że oni chyba nie używają, czy nie używają, nie piją z tych beczek, jeśli... Co się stało? W sensie, czemu zaatakował upiór? Tego akurat nie wiem. Jeden zdjęty. Ja sobie odzyskam strzały. Klejn wojownika zgarnięty, też miło. Dobra, kolejne dwa dzikusy są tutaj. No serio! Już ten durny fokus mi się skończył. No dobra, mam 3 z 10, no to lecimy po kolejnych. Okej, niestety sam się też zatrułem przy okazji. A nie ma cwaniaczku. Ale już chciał się zamachiwać z Kubany. To oczywiście cała moc mi zeszła, niestety. Dawaj, trzepiemy go, trzepiemy. Leba, cwaniaku! Au. Dobra. Zdjąć jeźdźca. Okej, to nie wyszło dokładnie tak, jak chciałem. Okej, to wyszło dziwnie. No gad... Nie. Zabijemy? Nie, tak zrzucimy. Szkoda. Boże, ten fokus.
Okej, karagory złamane, to mi się akurat podoba. Dzisiaj egzekucja. Karagory sobie pomierają. Kurde! Stun! Dobra, jeszcze. Jeszcze jeden, który jest akurat tutaj. Ej. Wyciągnę sobie strzały, pozwolisz? Bum! Ostatni. They call it a death threat, but it's flattering to be wanted. Thrilling, really, to discover I've got a new playmate. So let's play! Okej, okay, też wrażliwy na czas z ukrycia. No to przydałoby się tych frajerów tutaj z tym pozbyć. Albo bynajmniej zniknąć tak, żeby gościa zaskoczyć. Nie. Nie, nie mam pojęcia, jak on to zrobił i nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć. Dobra. Okej, okay, on o mnie... Nie! Kongrat, naprawdę. No i dobra. Brutalne morderstwo. No i żegnam. Groźba spełniona. I co dostaniemy z niego? Uuu, jakiś sztylet fajny. Mam nadzieję. Gorsze. Zobaczmy. Szybki rzut wywołuje klątwę. Zwiększa obrażenia zadawane z ukrycia przeklętym wrogom. Okej. Okay. Wykonaj zabójstwo z ukrycia, nie utrzymując żadnego ciosu. Łatwo. Zwiększenie obrażeń, jeśli niedawno dokonano zabójstwo z ukrycia. Okej. Okay. Zwiększenie zdobytych punktów nie po zabójstwie z ukrycia. Ej, to jest nawet fajne. Okej, okay, no to wymieniam sztylet w takim razie. A pana żegnam. Czyli teraz muszę zrobić 5 zabójstw z ukrycia, nie otrzymując ciosu. Znaczy po prostu wykonać 5 zabójstw z ukrycia. Może w to jest wliczone to, że po prostu nie mogę potem dać się trafić. Bo jak się dam trafić, no to wtedy jest resetowany licznik. Kto wie. Dobra, tutaj kapitanów jest póki co bardzo mało. No jest jak na razie... Dwóch se po prostu gdzieś łazi. A jeden będzie walczył z Graugiem. No to powodzenia mu życzę. Zwłaszcza jeśli się wtrącę. Ale na razie lecimy sobie do... tego Haediru, aby pogadać z Shelobą. Shelob's visions will reveal our path. We must tread carefully, Talion. Ty mnie będziesz ostrożności pouczał, Celebrim Boże? Elf, który stworzył pierścienie władzy i jest w stanie zrobić wszystko, byle dorwać aktualny nie Palantir, który znajduje się w Minas Ithil. Ciekawe. Naprawdę bardzo ciekawe. Ale dobra. Deszcz strzał. Dobra, tutaj jest to, co już czytałem. Tak więc, let's go. Ale teraz co? Wrócimy do Minas Ithil? Czy musimy jednak zabić tego wodza? Zanim wrócimy właśnie do miasta. You put too much faith in the spider. She only shows you what she wants. Then tell me what you wish to see. Minas Ithil still standing. Always so selfless. Nothing more. We saw some troubling things last time, didn't we? I want to know my fate with the Nazgul. Be careful what you ask for, Ranger. With prophecy comes torment.
take the city at dawn! Submit to your destiny. Okay. I know what you fear, Talion. Shelob's vision is not cast in stone. The Witch King. It is the power of domination. The ring can enslave the minds of men. What can be done? Sacrifices must be made, and many will be lost. But we must hold to our purpose, no matter what the cost. Lives can be saved. If the war chief from my vision is the same one Baranor and his men are hunting, they will need help. One war chief makes little difference. Right now, this one war chief is the most immediate threat to Minas Ethel. I will not stand by while Baranor and his men risk their lives to take him down. No oczywiście, że nie, bo to ja go zgładzę jako pierwszy. Baranor, I'm here to help. This war chief you're after. He's not one to be taken lightly. We've brought down war chiefs before, Ranger. But I won't turn down an extra sword. And we shall take him down together. I'll take out his archers first. Your men move in after I've cleared the path. Okej, no. Zabij kuszników z ukrycia. No, kurde, chciałem zrobić to mrocznym ciosem, no ale niestety. Mroczny cios, pomimo iż może być zrobiony totalnie po cichu, nie kwalifikuje się jako zabicie z ukrycia. Co mnie trochę akurat denerwuje. I wish I was with the Sea Beast crews. We usually work alone. I hope the aim of these Gondorian archers is true. Otherwise, we'll be dodging friendly arrows. They're experienced soldiers. They'll do their part. Widać, że Celebrimbor trochę nie ufa strażnikom. Zresztą nie ma się co dziwić, elfy zazwyczaj się uważały za trochę, znaczy trochę, trochę oczywiście w dość dużym cudzysłowie, lepszych od innych. Pięknie, jeszcze od razu wykonany upgrade, no to ulepszmy ten sztylet od razu. Tutaj jest co? Zabij kapitana, zyskiwane życie za zabicie kapitana, lepszy pancerz. No, w sumie póki co możemy to mieć. Też ten upgrade trochę sobie poczeka, ale to już możemy ulepszyć. 21 level mam aktualnie. Spoczy. Aha, albo i nie. Albo mam 19. Nie wiem. Nevermind, dobra. Zrobione cele dodatkowe, ulepszone, no to go. An elven archer would be worth 3 Gondorian archers. Really? Only 3? Jaki punch! Nawet fajnie się to obserwuje, takie przepychanki trochę. W sensie, wiecie no, z jednej strony Celebrimbor się przechwala trochę, jako to elfy są zajebiste. Ale z drugiej strony jest Talion, który trochę kpi, bo zna na przykład możliwości właśnie tych łuczników i wie, że mogliby nas no właśnie. This is not their home. What's taken the war chief so long? Who knows? Teo, gdzie teraz jesteśmy, to faktycznie nie jest dom ludzi. Ale to, gdzie byliśmy, czyli właśnie Minas Ithil, to już jest dom ludzi. Dobra, tego najpierw wyssiemy z ukrycia.
the last of the archers. Now let's get to a vantage point. Okej, sądziłem, że od razu go tam zabiję, no ale spoko. Gdzieś tu widziałem szczura. O, właśnie. No i okej, strzały odzyskane. Prawie za darmo i prawie bez żadnych komplikacji. Dobra, to wskakujemy na górę. Time to signal Baron's men. Dobra. Do mnie, mordy. Ah, the lovely smell of manfear. Nothing is sweeter. Together we will crush their defenses and grind them to dust. Together, as captains and war chief united, we will have victory. Together, we take the city at dawn! Set them ablaze! For Gondor! Now is the time to kurde, strike. Pięciu kapitanów to jest aż? Norsko. Miękka czaszka. Jak miło. Żegnam. You must be the fool who killed my bodyguards. You only delayed the inevitable. The blood of manswine will flow into my belly today, and I'll drink yours first. Stary. Stop teasing him and get on with it. Trochę wątpię, wiesz? Naprawdę wątpię. Z elfim gniewem to wy nie macie najmniejszych szans. Pięknie, jednym gniewem dwóch kapitanów zabiłem. Pięknie, kolejny, którego dało się zabić jednym ciosem. Nie wiem, czy był na to wrażliwy, czy po prostu mogę go tak zabić. Nie, nie chciałem chybić. Skoro jak już mam, to punkt umiejętności proszę. Wykupimy sobie odwet. Może się przydać. Prędzej bądź później. Stun! Ram bam 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 bam! O ty gnoju! O ty gnoju! Ram bam 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 bam! Bam! I... A no tak, tego nie mogę tak rozpieprzyć. Pyk! I pyk! O jak ładnie nóżka poleciała! A nie obie nóżki! O, to jeszcze lepiej. I'd say we're even. A good hunt. Less so for the war chief. And his archers. We should go hunting again. It would be my pleasure. So, Talion. Did we make a difference? We cannot see all ends. We must return to Shelob. The only reason to go back is for my ring. Enough! This is about more than your ring. All you! Her sight may be what saves us all. Celebrimbor teraz trochę jak Sauron. Rozpaczliwie chce się dobrać do tego pierścienia. Różnica jest tylko oczywiście taka, że każdy z nich ma teraz swój. Brama zdrajców. Beware, Italian. You trust her too easily. I cannot ignore what she has shown me. No to prawda, nie możemy tego ignorować. Dobra, nie stworzę za dużo klejnotów, ale zawsze to będzie coś więcej. Dobra, zamiast... Okej, to będę mógł potem wstawić do łuku ten jeszcze lepszy klejnot. Jak jeszcze zgarnę kilka klejnotów wojownika. Co my tu mamy? Tu... 2 punkty mocy przy każdym ataku wręcz. O, to jest zajebiste. Ale nieograniczona moc przez jakiś czas po zabiciu kapitana jest akurat troszkę lepsza. Więc to na razie zniszczę. To... Nie, to chcę ulepszyć.
Dobra, tutaj... Przewrócony elfie strzał po zabójstwie z ukrycia. No, nie takie złe, ale to jest lepsze. Choć nie powiem, gdyby to było legendarne na przykład i miałbym tutaj właśnie przywracanie strzał, no to jest duża szansa, że już bym z tym takim sztyletem został do końca gry. Kurde, boli mnie fakt, że Talion na każdej cutscence ma tą zbroję opiekuna, że to nie jest uwzględnione, że my mamy inną zbroję. To troszkę boli, naprawdę. Nie byłoby chyba zbyt trudne zrobić cutscenkę, która jest zrobiona na silniku gry, a nie na... ani nagrana już wcześniej. Dobra, never mind. Póki co, tutaj mamy co chciałem. 36 minut. A myślę, że jeszcze możemy się pobawić i jeszcze tego jednego questa wykonać. What? Już 50% questów dla Szeloby? Serio? Dla mnie będą tylko 4 questy? Naprawdę? Minas Ithil jest bliski upadku. Szeloba może ci pomóc, ale za jaką cenę? Albo nie wiecie co nie. Na koniec załatwimy tego kapitana. Na początku kolejnego odcinka zajmiemy się właśnie tą misją. No i proszę, już jest dwóch kolejnych kapitanów. Nieznanych mi, czyli teraz będę mógł się ich pozbyć. Jak tylko sobie odkryję, gdzie są. Arapapapapapa! Patrzcie, kurde! O, jak miło! Panie Dziejaszku! Akurat żeś się przydał. Śmiertelnie chory, panicznie boi się skradania. Okej. Kurde, tu bym zostawił łuk normalnie z tego typa. Okej, mniej strzał. O, ale raz na 6 strzałów powinno mi przywrócić jedną za zabójstwo z dystansu. Nie takie złe, ale... Już zdołam prędzej sobie wyssać po prostu strzały z jakiegoś typa, niż czekać, aż to się faktycznie zrobi. Ty, w sumie czekaj, bo chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała. No, i dawaj. Czekaj, jak mam zrobić to powalenie? Bo wyglądało mi wcześniej od razu po tym. A chyba, że tego nie mogę wykonywać w takich zwykłych orkach i mogę tylko na kapitanach. W sumie oni są bardziej wytrzymali, to ma już nawet sens. Chyba, że ja czegoś teraz nie rozumiem. No to szansa jest w sumie trochę większa. Jak już są, to nie pomagają. No i spoko. No nie da się zabawić, no co za gość. Kurde, akurat Mirian to jest to, co mnie interesuje najmniej. Jak ma być szczery. Bo Mirianów to mam od cholery. Mogę mieć, jakbym chciał, to mógłbym mieć tak naprawdę jeszcze więcej. Dobra, coraz bliżej jesteśmy ziomka. Ja był poza zasięgiem? Dobra, biegiem. Gdzie jest ziomek? Tu jest ziomek. Śmiertelnie łatwo palny. Spoko, akurat jest to chyba ognisko. Mi się wydaje. Hell! Yeah! A, niby śmiertelnie łatwo palny, ale w sumie to nie zginął od ognia, więc...
Ładnie. O! Pięknie tak go w pół przetegował. Stucz na górze. Wyżej. Jak już mam je obok, no to będę je zbierał, bo inaczej będą mi zaśmicały mapę te oznaczniki. Or, to. A, to nie jest typ, to jest coś do sprawdzenia. Ale... Talion, nie denerwuj mnie! Tylko sprawdzaj. Na zupa węż. Można go natychmiast zabić przy użyciu trucizny. No, tylko oni jakoś tak nie chcą pić, zauważyłem. W tej części za często. Nawet uczt. Autentycznie, jak w poprzedniej części było od cholery uczt, tak w tej części jeszcze ani razu nie miałem eventu związanego z zrobieniem uczty przez jakiegoś kapitana. Co to było? Dobra, znikę stąd. No i dobra, to będzie ode mnie tyle. Na następnym materiale zajmiemy się, tak jak powiedziałem, zadaniem fabularnym. Dlatego ja już tam zmierzam, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!